Nazywam się Agata Waligórska, jestem specjalistą endokrynologiem i chciałabym Państwem porozmawiać o tym, jakie badania warto wykonać przed wizytą u endokrynologa, w zależności od powodu tej wizyty. Aktualnie najczęstszym badaniem endokrynologicznym jest cukrzyca typu drugiego. O charakterze epidemicznym tak wiele osób choruje na tą cukrzycę. Więc jeśli stwierdzamy nadmierne pragnienie, osłabienie, chudnięcie, oznaczmy stężenie glukozy we krwi, oznaczmy stężenie glukozy w moczu i z tymi wynikami udajemy się do lekarza, albo diabetologa, albo endokrynologa. Chciałam tylko przypomnieć, że oznaczenie glukozy powinno być wykonane rano na czczo, co oznacza przez 8 do 10 godzin naprawdę nie jemy, możemy pić wodę i lekko osłodzoną herbatę. Jeśli przyczyną wizyty u endokrynologa mają być choroby tarczycy, to warto wykonać jest badanie TSH i badanie FT4, a jeśli zauważyliśmy niesymetryczne powiększenie tarczycy, może warto jest również wykonać badanie USG. Czasami zdarza się, że sami zbadamy i wyczujemy, że w tarczycy znajduje się prawdopodobnie guzek. Wtedy badanie USG jest badaniem nieodzownym. Jeśli stwierdzimy, że od dłuższego czasu chorujemy na uporczywą, nawracającą kamicę, jeśli tej kamicy na dodatek towarzyszy osteoporoza niewspółmierna do wieku, jeśli czasami mamy dodatkowo chorobę wrzodową albo nawet ostre zapalenie trzustki, warto jest wykonać badanie oznaczenia parathormonu, stężenia parathormonu, a także stężenie wapnia i fosforanów. Hirsutyzm, czyli nadmierne owłosienie u kobiet, a także zaburzenia miesiączkowania, sugerują, że również powinniśmy udać się z wizytą do endokrynologa, oznaczywszy przedtem stężenie androstenedionu i 17-OHP. Guz nadnercza, który najczęściej stwierdzamy w badaniu USG, które wykonujemy albo z ciekawości, albo jako kontrolne badanie okresowe. Jeśli zostanie potwierdzony w badaniu USG i jeszcze w innych badaniach obrazowych, przede wszystkim tomografii komputerowej, warto jest oznaczyć przed wizytą u endokrynologa przynajmniej stężenie kortyzolu, a także stężenie podstawowych elektrolitów, czyli sodu i potasu. Ściemnienie skóry, niezależnie od pory roku, uczucie osłabienia, chudnięcie, niskie ciśnienie tętnicze, to wszystko objawy, które sugerować mogą pierwotną niewydolność nadnerczy. Warto oznaczyć jest ACTH, stężenie kortyzolu, stężenie elektrolitów, glukozy i konieczna jest wizyta u specjalisty endokrynologa. Podejrzenie guza przysadki, które stawiamy najczęściej na podstawie badań takich jak tomografia komputerowa czy rezonans magnetyczny, często wykonanych z powodu bólów głowy, sugeruje, że warto byłoby oznaczyć panel badań związanych z guzami przysadki, takich jak hormon wzrostu, IGF-1, ACTH, kortyzol i prolaktynę. Zaburzenia miesiączkowania, niepłodność, mlekotok, a u mężczyzn zmniejszenie libido i impotencja sugerować mogą hyperprolaktynemię. Warto wtedy oznaczyć je stężeniem prolaktyny i z tym zgłosić się również do specjalisty endokrynologii.